Mamy do rozwiązania kolejny układ równań. No i teraz znowu mamy cztery niewiadome i tylko trzy równania. Czyli mamy układ równań bardzo podobny do tego, który był w pierwszym filmie na temat macierzy schodkowych zredukowanych. No i wtedy okazało się, że mieliśmy nieskończenie wiele rozwiązań tamtego układu równań. No i tutaj też można by się było w zasadzie tego spodziewać, no bo jak mamy więcej zmiennych niż równań, no to intuicja podpowiada nam, że te, te, że te równania. Że tych jest za mało, żeby wyznaczyć jednoznacznie wszystkie te zmienne. No ale zobaczmy, czy rzeczywiście w tym przypadku też tak będzie. W tym celu napiszę teraz macierz, macierz rozszerzoną tego układu równań. czyli przepiszę te współczynniki, które są przy kolejnych zmiennych. W pierwszym rzędzie przy x1 mamy 1, przy x2 mamy 2, przy x3 mamy 1, przy x4 mamy 1 i to będzie to nasza macierz rozszerzona i po prawej stronie mamy 8. Dobrze, w drugim równaniu mamy 1, 2, 2, minus 1 jest przy, x, przy x4, po prawej stronie mamy 12. W trzecim równaniu mamy 2, 4. Nie ma x3 w trzecim równaniu, czyli współczynnik przy x3 jest równy 0, a przy x4 mamy 6 i po prawej stronie 4. Teraz musimy doprowadzić tę macierz do postaci schodkowej zredukowanej. W tym celu Tutaj w pierwszym kroku wykonamy taką operację. Spróbujemy wyzerować te elementy, które tutaj mamy. Pod jedynką. Tę jedynkę i ten dwójkę. Spróbujemy je wyzerować. No to trzeba w tym celu pomnożyć pierwszy wiersz przez jakąś stałą i dodać do drugiego, dodać do trzeciego. Czyli tak, pierwszy wiersz będzie bez zmian. Przepiszę go bez zmian. I następnie co zrobimy? Wezmę może inny kolor. Weźmiemy teraz. Od drugiego wiersza, od wiersza numer 2, odejmiemy wiersz numer 1, wtedy tutaj będziemy mieli 0. No dalej zobaczymy. 2 no, odjąć 2 to jest 0, 2 odjąć 1 to jest 1, minus 1 odjąć 1 to będzie minus 2. Teraz mamy 12 odjąć 8, to będzie 4. No dobrze, i teraz, żeby tutaj wyzerować, no to musimy od trzeciego wiersza, od wiersza numer 3, odjąć 2 razy wiersz numer 1. Czyli tak, 2 razy 1 odjąć 2 to będzie 0, od 4 odejmujemy 2 razy 2, 4 odjąć 4 to też będzie 0, od 0 odejmujemy 2 razy 1, czyli będziemy mieli minus 2, od 6 odejmujemy 2 razy 1, 6 odjąć 2 to będzie 4, od 4 odejmujemy 2 razy 8, 2 razy 8 to jest 16. 4 odjąć 16 to będzie minus 12. Dobrze, no to musimy teraz zredukować tę macierz dalej. Mamy już w pierwszym wierszu element wiodący, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie. Teraz w drugim wierszu ta jedynka będzie elementem wiodącym, i teraz chcemy, żeby ona też była jedynym niezerowym elementem w swojej kolumnie, czyli chcemy wyzerować ten element i ten element. A no to w tym celu przepiszemy środkowy wiersz bez zmian. On się teraz nie będzie zmieniał. Tutaj mamy 4. No i wyzerujemy te elementy. Żeby tutaj dostać 0, no to musimy od pierwszego wiersza odjąć, od wiersza numer 1, musimy odjąć wiersz numer 2. No i tutaj będziemy mieli tak 1, 2, bo tu się nic nie zmienia, bo odejmujemy 0. Od 1 odejmiemy 1, no to dostaniemy 0. Od 1 odejmiemy minus 2. 1 odjąć minus 2 to jest 1 dodać 2, czyli tu będzie 3. 8 odjąć 4 to będzie 4. Dobrze. Teraz, żeby tutaj dostać 0, to trzeba ten środkowy wiersz pomnożyć przez 2 i dodać do trzeciego, czyli do trzeciego wiersza dodamy 2 razy wiersz drugi. No to tutaj się nic nie zmienia, bo to są 0, 0 dodać 0 to jest 0. Teraz 2 razy 1 dodać minus 2 to będzie też 0. Tak to właśnie wybraliśmy i potem mamy 2 razy minus 2 to będzie minus 4. Dodać 4 to będzie 0. 2 razy 4 to będzie 8. Dodać minus 12 to będzie minus 4. No dobrze, no i mamy macierz zredukowaną. Dlaczego ona już jest zredukowana? No tutaj mamy wiersz, w którym po lewej stronie są same zera, a w każdym innym niezerowym wierszu mamy jeden element wiodący, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie. No dobrze, tylko że tutaj powstaje pewien problem, mianowicie w tym wierszu, gdzie są zera po lewej stronie, tutaj nie mamy zera. Tutaj nie mamy zera. No to spróbujmy teraz zrozumieć, co to znaczy. To ja może tutaj napiszę znowu to w języku takich układów równań, jak tutaj miałem. Układ równań, który odpowiada tej macierzy w zredukowanej postaci. Czyli będę miał tak, pierwszy wiersz to jest 1 razy x1 dodać 2x2 dodać 0 razy x3, dodać 3 razy x4 równa się 4. To jest pierwsze równanie. Drugie równanie, no to tutaj w zasadzie 0 razy x3 mogłem tego nie pisać, tak? bo to wiadomo, że to jest 0. No więc w drugim razie tu już nie będę pisał 0 razy x1, 0 razy x2, tylko napiszę że to niezerowe, czyli będę miał 1 razy x3, odjąć 2 razy x4 równa się 4. No a co mam z tym trzecim równaniem? W trzecim równaniu po lewej stronie mam 0 razy x1, 0 razy x2, 0 razy x3, 0 razy x4. No to w sumie po lewej stronie mam 0, a po prawej mam minus 4. Czyli dostaję takie równanie 0 równa się minus 4. No i to oczywiście jest równanie nieprawdziwe, bo 0 to nie jest równanie minus 4. Czyli dostajemy sprzeczność. Dostajemy sprzeczność, dostajemy coś niemożliwego. No to co to oznacza? To oznacza, że ten układ równań jest sprzeczny. Jest sprzeczny, czyli nie ma rozwiązań. Tutaj ten układ równań nie ma rozwiązań. Napiszemy: brak rozwiązań. Czyli nie jest tak, że mamy nieskończenie wiele rozwiązań, nie mamy żadnego rozwiązania. Nie mamy żadnego rozwiązania. Ten układ równań nie ma rozwiązań. Teraz jak można. Lepiej zrozumieć, dlaczego ten układ trudno nie ma rozwiązań. No można na to popatrzeć geometrycznie. Każde takie równanie no to jest równanie na cztery zmienne, czyli ono jest w przestrzeni czterowymiarowej w R4. Może trudno to sobie wyobrazić, ale ja za chwilę pokażę przykład w R3. No a każde takie równanie no to jest jakaś trójwymiarowa przestrzeń zanurzona w czterowymiarowej w R4. No i po prostu jest tak, że te trzy przestrzenie, opisane przez te trzy równania, nie przecinają się, nie mają części wspólnej. Tak jak mówię, łatwiej to sobie wyobrazić, jak po, pomyślimy o, o, po, o powierzchniach zanurzonych w przestrzeni trójwymiarowej. Powiedzmy, że mam jakąś powierzchnię w przestrzeni trójwymiarowej, opisaną jakimś równaniem. No i mam jakąś inną powierzchnię zanurzoną w przestrzeni trójwymiarowej, opisaną też jakimś równaniem. No, i jeżeli, jest tak, jeżeli mamy taką sytuację, że te dwie powierzchnie są do siebie równoległe, no to one się nigdzie nie przecinają. Czyli jak napiszę te równania opisujące te dwie powierzchnie jako jeden układ równań, to ten układ będzie sprzeczny, nie będzie miał rozwiązań, dlatego że te powierzchnie nie mają punktów wspólnych. No, na przykład mogę mieć równanie 3x dodać 6y dodać 9z równa się 5 na przykład i równanie tej drugiej powierzchni może wyglądać tak. 3x dodać 6y, dodać 9z równa się 2. I tutaj wybrałem te równania tak, żeby one opisywały rzeczywiście powierzchnie, które są do siebie równoległe. Jedno takie równanie to jest równanie powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej, w przestrzeni R3. I jedno opisuje jedną powierzchnię, drugie opisuje drugą powierzchnię, która jest do niej równoległa. Czyli. Te powierzchnie nie przecinają się, nie mają punktów wspólnych. No i jak napiszemy tutaj sobie układ równań, taki, no to ten układ równań nie będzie miał rozwiązań. I to widać od razu, bo jak na przykład wezmę różnicę tych dwóch równań, odejmę jedno od drugiego, no to co dostanę? Po lewej stronie tutaj te współrzędniki są wszystkie takie same. 3 odjąć 3 to będzie 0, 6 odjąć 6 to będzie 0, 9 odjąć 9 to będzie 0, czyli będę miał 0. A po prawej mam 5 odjąć 2, czyli 3. Czyli dostaję znowu sprzeczność. Tutaj mamy znowu sprzeczność. Ten układ równań nie ma rozwiązań, dlatego że te powierzchnie opisywane przez te równania nie mają punktów wspólnych. No i podobnie jest tutaj. Tutaj, tak od razu, tego nie widać, że te równania są sprzeczne. No, ale jak się sprowadzi to do postaci jakiejś zredukowanej, to wtedy to się staje widoczne. I to jest dokładnie taka sytuacja, kiedy. Tutaj dostajemy zera po lewej stronie w naszej macierzy, a po prawej stronie mamy coś niezerowego. Zawsze, jak dostaniemy w zredukowanej macierzy coś takiego, to, to oznacza, że ten układ nie ma rozwiązań, że jest sprzeczny. No właśnie, w pierwszym przykładzie, który tutaj mieliśmy, jak rozwiązywałem w pierwszym filmie podobny układ równań, no to tam mieliśmy taką sytuację, że była jakaś macierz. Może tutaj przepiszę te współczynniki, które akurat tutaj mieliśmy które nam wyszły i tutaj wyszło 0, 0, 0, 0, powiedzmy, że tutaj będzie 4, 4 i tutaj też 0. Jak jest taka sytuacja, no to to ostatnie równanie opisuje równanie 0 równa się 0. No i ono jest spełnione zawsze, jest spełnione trywialnie. Natomiast jeżeli tutaj nagle zamiast 0 pojawia się minus 4, tak jak tutaj w naszym przykładzie, no to mamy równanie 0 równa się minus 4 i ono jest sprzeczne. Czyli widzimy, że jak jest taka sytuacja... No to mamy po prostu nieskończenie wiele rozwiązań. Jak jest taka sytuacja jak tutaj, że mamy tutaj minus 4, no to mamy sprzeczność, mamy brak rozwiązań. No jest jeszcze trzecia możliwość, którą pokazywałem w poprzednim filmie, i tam było, mieliśmy coś takiego, że, że były same jedynki na przekątnej. No to powiedzmy, że dla czterech zmiennych to by wyglądało tak. Tutaj byśmy mieli, powiedzmy, że mielibyśmy układ równań z czterech równań, z czterema niewiadomymi i na przykład po zredukowaniu dostalibyśmy taką macie, i tutaj by były jakieś liczby a, b, c, d. No to to oznacza, że jest tylko jedno rozwiązanie. Po prostu x1 jest równe a, x2 jest równe b, x3 jest równe c, x4 jest równe d. Taki układ równań ma jednoznaczne rozwiązanie. Tutaj mamy jednoznaczne rozwiązanie. Jednoznaczne rozwiązanie. Wtedy nie mamy żadnego zerowego wiersza tutaj i nie mamy miejsca na, na sprzeczność, tak? Mamy same jedynki, mamy jednoznaczne rozwiązanie. Tutaj mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Tutaj mamy nieskończenie wiele rozwiązań. W takiej sytuacji, kiedy mamy całe wiersze wyzerowane i mamy mniej równań niż niewiadomych. Efektywnie. Tu mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Wiele rozwiązań. Natomiast w takiej sytuacji, jaka tutaj się pojawiła, że tutaj mamy zerowy wiersz, ale po prawej stronie mamy coś różnego od zera, czyli zawsze kiedy się pojawi coś takiego, że mamy 0 równa się a, przy czym ta liczba a jest różna od zera, no to wiadomo, że taki układ równań nie ma rozwiązania. Jest po prostu sprzeczny. Opisuje takie powierzchnie proste, czy też czy też jak w tym przykład, w przykładzie, tutaj w czterowymiarowym, mamy podprzestrzenie trójwymiarowe, przestrzeni czterowymiarowej, które się nie przecinają. Nie mają punktów wspólnych.